Używanie mediów społecznościowych może sprawić, że będziemy bardziej nieszczęśliwi niż szczęśliwi? Tak sugerują badania i są na to dość mocne dowody naukowe. Zakłócenia snu, niższa satysfakcja z życia, niska samoocena to tylko niektóre z negatywnych konsekwencji używania mediów społecznościowych, o których mówią naukowcy. Media społecznościowe, sama nazwa mówi, społecznościowe, miały służyć budowaniu i podtrzymywaniu relacji, a okazuje się, że czujemy się bardziej samotni. Miały służyć dostarczaniu informacji, a częściej służą dezinformacji. Miały być źródłem rozrywki, a sprawiają, że czujemy się smutni i przygnębieni. Istnieją trzy podstawowe wytłumaczenia, dlaczego media społecznościowe mogą nie sprzyjać naszemu szczęściu. Po pierwsze, samotność. Po drugie, porównania z innymi. Po trzecie, uzależnienie. I o tych trzech rzeczach sobie dzisiaj opowiemy. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, cokolwiek sobie tam wymienicie, są określane jako media społecznościowe, czyli generalnie moglibyśmy zakładać, może naiwnie, że oprócz tego, że miały przynosić pieniądze osobom, które wymyśliły te i są właścicielami tych platform, miały służyć tworzeniu i pogłębianiu relacji pomiędzy ludźmi. Tymczasem ostatnie badania pokazują nam, że osoby używające mediów społecznościowych czują się źle, gorzej, zarówno w momencie, kiedy używają, czyli w momencie, kiedy badacze docierali do osoby, która akurat w tym momencie na przykład odwiedzała stronę Facebooka, ta osoba czuła się gorzej niż taka sama osoba, która w tym momencie nie używała Facebooka, więc emocje towarzyszące używaniu Facebooka już były negatywne. I druga rzecz, osoby, które używały Facebooka, okazywały się mieć niższą satysfakcję z życia. A zatem ważne, zarówno w momencie, jak i ogółem nasze szczęście, w danym momencie, jak i ogółem nasze szczęście po prostu malało z powodu tego, że używaliśmy mediów społecznościowych. W innym badaniu, trochę idąc na przekór temu, o czym przed chwilą powiedziałem, w innym badaniu pokazano jedną ważną rzecz. Wydaje się dość istotną. Jeżeli jesteś osobą, która scrolluje i przelatuje kolejne newsy, kolejne posty, kolejne informacje pochodzące od innych osób, to prawdopodobnie takie użytkowanie Facebooka czy innego medium społecznościowego sprawi, że będziesz nieszczęśliwy. Ale jeżeli starasz się aktywnie uczestniczyć w relacji z drugą osobą, na przykład samoocenianie już jest całkiem okej, ale komentowanie, wchodzenie w dyskusję z osobą, która umieściła post, to już sprawia, że te negatywne konsekwencje używania mediów społecznościowych mogą być znacznie mniejsze, mało tego, mogą być wręcz pozytywne. Krótko mówiąc, kiedy twój przyjaciel zamieszcza zdjęcie, a ty napiszesz komentarz, dodasz jakiś dowcip, tudzież w jakiś sposób zareagujesz aktywnie na to, co widzisz, wtedy jest szansa na to, że takie używanie mediów społecznościowych będzie prowadziło do zwiększenia twojego dobrostanu. Chyba warto nad tym pomyśleć. Drugi powód, dlaczego używanie mediów społecznościowych może prowadzić do nieszczęścia. Tym drugim powodem są po prostu porównania społeczne. Ja wiem, będziecie się zarzekać, że na was to nie działa. Wy się nie porównujecie. Wy absolutnie wznosicie się ponad to i w ogóle nie robi to na was wrażenia. I kiedy właśnie oglądacie Insta Story, kiedy ktoś nurkuje z olbrzymimi płaszczkami albo wyleguje się na plaży gdzieś na Malediwach, podczas gdy wy macie akurat za oknem listopadowy poranek. Może tak macie. Ja tak nie mam i podejrzewam, że większość z ludzi tak jednak nie ma. Nasze mózgi przez lata ewolucji zostały wykształcone w ten sposób, żeby się porównywać z innymi. To miało istotne znaczenie dla naszego przetrwania, to miało istotne znaczenie dla naszej reprodukcji, więc
Robiliśmy to zawsze, robimy to dzisiaj. Mózg porównuje się automatycznie. Nie byłoby z tym żadnego problemu, gdybyśmy żyli 100 tysięcy lat temu, 20 tysięcy lat temu, albo dzisiaj, ale gdzieś w jakimś plemieniu, gdzie mamy niewielką liczbę osób, z którymi się możemy porównać. Zauważcie, ludzie przez większość czasu, kiedy są na Ziemi, mieli do porównań, mogli się porównywać z osobami, które mieszkają w tym samym plemieniu. Zgodnie z tym, co mówi nam Dunbar, ta liczba mogła sięgać około od 100 do 350 osób, średnio 150. Dzisiaj tak naprawdę porównujemy się z milionami. Otwierając media społecznościowe, możemy się porównać z każdym, możemy się porównać z ludźmi, których nigdy w życiu nie spotkaliśmy. Grono osób, z którymi się możemy porównywać, po prostu wzrosło i to sprawia, że tak naprawdę porównania stają się dla nas naprawdę niebezpieczne. Pierwsza rzecz więc związana z porównaniami to jest to, że porównujemy się z coraz większą liczbą osób. Kiedyś tego nie mieliśmy. Mózg jest do tego nieprzyzwyczajony. Druga rzecz, o której większość z nas wie, to to, że to, co jest przedstawiane na mediach społecznościowych, zwykle nie odpowiada rzeczywistości. Były kiedyś takie badania, które pokazywały, że wśród użytkowników Instagrama 40% przyznało się do tego, że zamieszczało zdjęcia jedzenia, którego sami nie zjedli. Wyobrażacie to sobie? Podchodzę do kogoś i mówię, przepraszam, czy mogę sfotografować tego schabowego, bo świetnie pasuje mi na Instagrama. No, tak to działa. My wiemy o tym, że często to, co widzimy, jest nierzeczywiste albo jest rzeczywiste, ale stanowi urywek, wyrywek jakiejś rzeczywistości, która ma nam pokazać, że jest lepiej niż jest w rzeczywistości, niż jest naprawdę. To wszystko prawda. Na czym polega problem? Znowu, powołując się na badania, możemy stwierdzić, że pomimo tego, że wiemy, iż to, co jest pokazywane w mediach społecznościowych, nie jest prawdziwe albo jest prawdziwe, ale stanowi wyrywek rzeczywistości, pomimo to działa to na nas dołująco. Dołująco. Czyli krótko mówiąc, nawet jak wiem, to i tak to niestety na mnie negatywnie działa. W tym kontekście jest jedna ważna rzecz, którą warto podkreślić i która znowu może dać nam do myślenia. A mianowicie badania pokazują, że efekt porównań, efekt patrzenia na to, co robią inni w mediach społecznościowych, jest mniejszy, gdy dotyczy to osób, które dobrze znamy. Czyli krótko mówiąc, jeżeli mój przyjaciel zamieszcza zdjęcie, gdzie, nie wiem, jeździł na rowerze, teraz akurat mój przyjaciel jest w Kolumbii, jeździ na rowerze, i kiedy on zamieszcza zdjęcie, to ja, owszem, czuję gdzieś tam w dołku małą zazdrość, bo chciałbym tak samo, ale z drugiej strony, ponieważ jest to mój przyjaciel, ja wiem, że jego życie wygląda, jest normalne, zwykłe, wygląda inaczej na co dzień, jest podobne do mojego. W tym kontekście efekt, czyli krótko mówiąc, efekt negatywnych porównań z osobami, które zamieszczają zdjęcia na mediach społecznościowych, znika, częściowo znika, jeżeli są to osoby, które są nam bardzo bliskie. My po prostu wiemy, jak wygląda życie tej osoby, a poza tym często też zwyczajnie po prostu cieszymy się szczęściem naszych bliskich przyjaciół. To jest drugi powód, dlaczego. Powód trzeci to uzależnienie. Też tak miałeś, że siadasz, mówisz, a tylko zrzucę okiem, tam spojrzę na coś tam. Po czym się okazuje, że mija pół godziny i nagle się orientujesz, że właśnie straciłaś ten czas na robienie czegoś bezproduktywnego, kompletnie bezsensownego. Zwykle uświadomienie sobie tego sprawia, że czujemy się źle. Zwykle uświadomienie sobie tego sprawia, że czujemy się sfrustrowani tym, co się stało. Dzieje się tak, ponieważ
media społecznościowe są zbudowane w ten sposób, by pobudzać nasz neurokognitywny, strasznie długie słowo, ale mądre, neurokognitywny system nagrody. Krótko mówiąc, używanie mediów społecznościowych sprawia, że produkuje się w naszym mózgu dopamina. Dopamina sprawia, że ja czuję się zmotywowany, czuję się nieco podekscytowany. Dopamina sprawia, że ja czuję w tym momencie pewną ekscytację tym, co się właśnie w tym momencie dzieje. Problem polega na tym, że dopamina jest absolutnie uzależniająca. Krótko mówiąc, potrzebujemy jej dużo, coraz więcej. To nie jest takie samo uzależnienie jak w przypadku alkoholu czy narkotyków, ale mechanizmy są w tym przypadku bardzo, bardzo podobne. Drugim neurotransmiterem, który się ujawnia w momencie, kiedy mamy do czynienia z używaniem mediów społecznościowych, i to akurat jest moim zdaniem pozytywne, jest oksytocyna. Oksytocyna łączy się z poczuciem przynależności. Oksytocyna to jest coś, co towarzyszy karmieniu dziecka przez matkę. Oksytocyna towarzyszy nam w momencie, kiedy czujemy się częścią większej grupy, czujemy się lubiani, kochani. I w tym momencie, kiedy lajkuję, komentuję, odpowiadam, zamieszczam posty, tak naprawdę skłaniam mój mózg do tego, żeby tą oksytocynę produkował. I to jest coś, co może być pozytywne. Zauważcie to, co zbierając wszystko, zauważcie to, co powiedziałem. Negatywny efekt używania mediów społecznościowych na nasze szczęście możemy zredukować na trzy sposoby. Po pierwsze, ograniczajmy scrollowanie, a skupmy się na tym, żeby aktywnie uczestniczyć w dyskusjach, komentarzach, aktywnie brać udział w rozmowie. Po drugie, to wychodzi z bardzo wielu badań, mogę używać mediów społecznościowych po to, żeby podtrzymywać relacje z drugą osobą, ale bazą, podstawą, fundamentem do tego jest stworzenie i utrzymanie tej relacji w świecie rzeczywistym, nie wirtualnym, w sposób bezpośredni. I po trzecie, unikajmy kompulsywnego korzystania z mediów społecznościowych. Tak? Róbmy to w sposób świadomy. Bądźmy świadomi tego, że właśnie podejmuję decyzję o tym, żeby przeznaczyć jakiś czas na to, żeby skomentować, odpowiedzieć moim przyjaciołom, którzy gdzieś coś robią. I z tym Was dzisiaj zostawiam.